Siemano, dzień dobry, cześć i czołem. Witam was bardzo gorąco i serdecznie z naszego sklepu stacjonarnego Wędkarz Pro, który mieści się w Radomiu na ulicy Przemysłowej. Ale oczywiście zapraszam was do naszego sklepu internetowego, gdzie możecie przejrzeć całą naszą szeroką ofertę od A do Z, zaznajomić się z produktami, które mamy lub których nie mamy, a możemy mieć w niedługiej przyszłości. Ale nie o tym mowa, bo dzisiaj chciałem wam przedstawić serię kołowrotków marki Dragon, dostępną u nas w sklepie. Tak jak Karol wspomniał, porozmawiamy się o kołowrotkach marki Dragon. Przygotowaliśmy sobie 9 modeli do różnych metod wędkowania. I ja wam przedstawię pierwszy kołowrotek. Mianowicie jest to kołowrotek Megabytes, który też jest właśnie w ofercie Dragona. Kołowrotek CX Match. Bardzo fajna maszynka, typowo do łowienia maczowego. Zobaczcie, jaką ma ten kołowrotek szeroką szpulę. Oczywiście szeroką i płytką. Pojemność szpuli to 300 metrów żyłki 18. Nawijamy sobie żyłeczkę maczową, możemy to stosować z takimi wędkami 3,60, 3,90, 4,20, nawet 4,5 metra. Kołowrotek bardzo lekki, więc będziemy go stosować do wędzisk raczej z wyższej półki cenowej, które są też leciutkie, ponieważ tych tańszych, cięższych może po prostu nam ten kołowrotek nie wyważyć. Naprawdę fajny kołowroteczek, który ma szerokie grono zwolenników. Może z takich ciekawostek dodam jeszcze, że hamulec jest to fine drag, wielotarczowy i wodoszczelny, a rotor został wykonany z super lekkiej konstrukcji. Generalnie kołowrotek wykonany z kompozytu grafitowego, dzięki czemu jest bardzo leciutki. I tutaj jeszcze spójrzcie, że w tej szpulce aluminiowej, duraluminiowej są powycinane takie miejsca, aby właśnie jeszcze zaoszczędzić na wadze przy tym kołowrotku. No dobra, więc ja wam przedstawiłem coś maczowego, a widzę, że ty masz tam, Karol, chyba jakiś taki gruntowy. To jak ty zacząłeś od prawej strony, to ja zacznę od lewej. Jest to kołowrotek, który w naszym sklepie jest już od jakiegoś czasu. Mamy go w rozmiarze 540-555. Jest to kołowrotek przeznaczony głównie do łowienia karpiowego, czyli ma wolny bieg, możemy sobie odejść na jakieś kilka metrów, dzięki czemu ryba nie wciągnie nam wędki podczas brania oczywiście, tak? Jest to kołowrotek z dwuletnią gwarancją, w przyłożeniu 5,5 do 1, posiada 4 łożyska, rurkowy kabłąk, bardzo precyzyjny i mocny hamulec. Szpula w tym kołowrotku wykonana jest z lotniczego duraluminium, co warto dodać. Mamy zapasową szpulę grafitową, o co bardzo często pytacie. Co masz następne naszykowane, Piotrek? Następny kołowrotek, który wam zaprezentuję, jest to kołowrotek Dragon Sea Master. Także jak już sama nazwa kołowrotka mówi, kołowrotek przeznaczony do łowienia w wodzie słonej. Rozmiar kołowrotka 7500. Kołowrotek dosyć ciężkawy. Do czego bym go zastosował? No może nie do jakiegoś lekkiego łowienia dorszy z kutra, ponieważ jest troszeczkę przymały, ale na pewno gdy spinningujecie w morzu, łowicie belony bądź jakieś trocie, łososie, myślę, że do takiego spinningowego zestawu dosyć ciężkiego możecie go zastosować, tak? Kołowrotek bardzo fajny. Pojemność szpuli kołowrotka to 350 metrów żyłki o średnicy 0,31 mm. Wielotarczowy wodoszczelny hamulec, duraluminiowa tutaj szpula, duraluminiowy rotor oraz korpus kołowrotka. Bardzo fajna maszynka w przystępnej cenie. No więc teraz, moi drodzy, kołowrotek Method Feder HS FD 850. Kołowrotek przeznaczony głównie do Federa bądź Method Federa z płytką, szeroką szpulą, dzięki czemu będziecie mogli oddawać precyzyjne i dalekie rzuty. Kołowrotek wyposażony jest w 8 łożysk, 7 głównych i 1 oporowe. Bardzo precyzyjna praca, na pewno zapewni bezpieczne hole nad wodą. Rurkowy kabłąk, wzmocniona konstrukcja, pozwoli korzystać z niego na długie lata. To teraz dla odmiany coś spinningowego. Kołowrotki Dragon Sugoi SLTi. Bardzo fajna maszynka, bardzo lekka. Świetny design kołowrotka. No naprawdę tutaj takie złote wstawki, czarny korpus. Mi bardzo się osobiście podoba ten kołowrotek. Kołowrotek też jest dostępny w drugim, że tak powiem, kolorze. Jest taki w srebrnej wersji, akurat jeszcze do nas ten model nie dojechał. Na razie zaprezentujemy wam ten, ale myślę, że w jakimś filmie zobaczycie również ten drugi. Kołowrotek dostępny w 4 rozmiarach, zarówno w kolorze czarnym, jak i w kolorze srebrnym. Moc hamulca w obydwu rodzajach kołowrotków to 5 kg. Kołowrotki naprawdę świetnie wykonane, bardzo lekkie. Będą pasować dobrze do lekkich wędzisk Dragona, tak? Chociażby do serii może Team Dragon, czy nawet nowej odświeżonej Millennium, która jest bardzo lekka. Warto się tym zainteresować, jeśli lubicie lekkie kołowrotki.
No i teraz coś, co lubię najbardziej, czyli kołowrotki spławikowe, a jest to kołowrotek od Dragona Team Match FD. Niewielki kołowrotek, ale co trzeba przyznać, bardzo szybki. Przełożenie 6:0:1, siła hamulca 5 kg i tutaj kołowrotek wyposażony jest w 8 łożysk. Bardzo podoba mi się jego wizualna konstrukcja oraz malowanie, nie rzuca się w oczy, ma tutaj taką delikatną, ciemnozieloną wstaweczkę i tutaj na szpulce. Przypadł mi bardzo do gustu, bardzo ładnie pracuje. Kołowrotek dostępny jest niestety tylko w jednym rozmiarze, a nie wiem, czy wspomniałem, siła hamulca to 5 kg. Okej, okay, więc teraz przejdziemy sobie do bardziej budżetowych kołowrotków, mianowicie przedstawię Wam kołowrotek Dragon Mystery. Kołowrotek tutaj akurat prezentowany w rozmiarze 4000. Też fajna, taka dosyć szeroka i dosyć duża szpula. A tak jak już mówiłem, jest to kołowrotek budżetowy. Często oferujemy go klientom takim dosyć początkującym, którzy chcą kupić sobie jakiś tam tani zestaw federowy na przykład, łowić na niewielkim dystansie. To ten kołowrotek świetny do takiego gruntowego łowienia przy obciążeniach 30-40 gram się sprawdzi. Ewentualnie jeśli ktoś chce połowić na cięższy spinning, wędki takie na przykład do 40 gram, ten kołowrotek również sobie poradzi z takim obciążeniem. Fajna konstrukcja, czarno-srebrny kołowrotek, no nie może się nie podobać. I tutaj pokażę taką jeszcze ciekawostkę. Zobaczcie, korbka składana jest na klips. Wciskamy korbkę, wciskamy klips i składamy korbkę. Na pewno wielu wędkarzom ułatwi to wędkowanie. Nie trzeba się martwić, że zgubimy, jak to się często u wędkarzy zdarza, pokrętełko, które dociąga rączkę. No więc teraz mam bardzo podobny, tyle że kołowrotek dedykowany do federa, identyczna konstrukcja jak kołowrotek maczowy, ale już troszeczkę wolniejszy, bo przełożenie 5:0:1. Siła hamulca jest troszeczkę większa, bo jest to 6 kg. Kołowrotek głównie z zastosowaniem do metod federa albo federa na niewielkie zbiorniki i niewielkie rybki. Ostatni kołowrotek, który dzisiaj pokażemy, jest to kołowrotek Dragon Viper. Pewnie serię Dragon Viper możecie już znać, ponieważ Vipery są od dawna produkowane w ofercie marki Dragon. One już zmieniały nieraz swoje konstrukcje. Nawet chyba, Karol, miałeś wędkę spinningową. Tak, mam Viper, do dnia nie? dzisiejszego Masz Vipera. Wiem, że wielu wędkarzy jeszcze ją szuka. Jest już niedostępna chyba od 2 sezonów. Bardzo udana seria, tak samo jak i seria tych kołowrotków. Dlaczego? Ponieważ nie znika z półek już od kilku lat. A jeśli się nie mylę, to od roku 2017 pokazały się sprzedaż. Bardzo fajny w ogóle design kołowrotka, zobaczcie, taki lekko jakby szary, brązowawy, szpula srebrna z pomarańczowymi wstawkami, precyzyjny hamulec z bardzo fajną terkotką. No tutaj kołowrotek niewielki, rozmiar 3000, z bardzo wygodnym pokrętłem tutaj przy rączce kołowrotka. Śmiało możecie zastosować taki kołowrotek typowo pod łowienie spinningowe. Jest on dostępny w 5 rozmiarach, więc możemy znaleźć coś do ciężkiego spinningu, jak i do lekkiego. A na upartego to nawet do jakichś wędzisk tam takich spławikowych typu bolonka również byśmy mogli go zastosować. A więc moi drodzy, pokrótce mamy scharakteryzowane i przedstawione kołowrotki, które dla Was wybraliśmy. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. My pędzimy już do swoich zajęć, także pragnę przypomnieć Wam o kciuku w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku, żebyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie jakiś komentarz. No. Tak jest, będzie nam bardzo miło. Tyle, trzymajcie tyle się. W tym macie. Cześć. Cześć.